Blessed Mother, save us. Siemanko, minęło już kilka dni od premiery Diablo 4. Wszyscy się zachwycają, Diablo ma wysokie noty. Pomimo kilku problemów, gra jak na razie ma się dobrze. Ja oczywiście też gram, byłem tym idiotą, który najpierw kupił cyfrową wersję po to, żeby mieć te wcześniejsze dostępy do bety, które mnie w sumie tak naprawdę nie interesowały, ale peer pressure zrobiło swoje. I na chwilę przed premierą skapnąłem się, że moja wersja cyfrowa nie ma do wcześniejszego startu. I znowu peer pressure, thank you, sprawiło, że wydałem kolejne 20 funtów tylko po to, żeby móc tydzień wcześniej grać w grę, która tak naprawdę średnio mnie interesuje. Wiem, jestem zjebany, jestem inny niż inni, ale co ja mogę na to poradzić? Może po prostu zwykła starość mnie dopadła, ale po odpaleniu Diablo 4 nie było żadnego wow. Nic mi nie zerwało majic z dupy. Było takie po prostu meh i zwykłe kliki z kumplami. Kupiłem tą grę tylko po to, żeby grać z nimi online. Wcześniejsze akcje tylko po to, żeby wystartować z nimi i móc z nimi grać online, bo piątki to są nasze gry online, stałe wieczory. I mimo, że naprawdę gra wygląda dobrze i nie kłócę się z żadną oceną wysoką tej gry i tym wszystkim, czym zachwycają się gracze, to ja osobiście z moim kumplem na szczęście nie jestem sam. Miałem takie z tego co pamiętam, Diablo 3, mam gdzieś tu box, zachwyciło mnie wiele bardziej. Wciągnęło mnie, zachwyciło, kumpel mówi, to bo było takie kurwa kolorowe jak twoje kurwa Warcrafty. Może tak, ale Diablo 3 zachwyciło mnie bardziej, wessało mnie bardziej i wciągnęło w grę bardziej niż to zrobiła czwórka jak na razie. Skakałem sobie z różnych postaci, chciałem grać Barbem, ale po prostu Barbaria, no wiadomo, czas, wypas, postać, jeśli chodzi o, nie wiem, atmosferę i klimat, taka alfa mailowska, ale odpuściłem sobie, stworzyłem nekromancera, który wygląda jak Maynard Keenan z Tula, przy anoreksji, gdyby został gotem, ale nie poważnie, ten, który mam, może wam za chwilę to pokażę gdzieś w przebitkach, wygląda jak Keenan Maynard, więc sobie chwilę pograłem nim. Nie jest tak źle, ale czegoś mi brakowało. I kumpel zasugerował, żebym sobie pograł druidę, więc sobie zrobiłem druida, torwarski, z piorunkami i zamienia się w wilkołaka, co bardzo lubię, więc postanowiłem, że mimo tego, że jest najsłabszą postacią, to sobie w nią pogram. I to jest właśnie takie, kurwa, moje zjebanie, nie? Wszyscy zachwycają, gra jest czad, cisną ludzie tam progresji, tam farmy i to wszystko, co trzeba cisnąć w tej grze. A ja mam trzecią postać, mam teraz chyba level 19, wczoraj wbiłem. Powolutku sobie klikam, bez takiego żadnego głębszego uczucia. Bez takiego jakiegoś wow, po prostu klik z kumplami. Samemu średnio się to zawieram, zabrałem się w sumie chyba wczoraj rano przy kawie. Czy wieczorem, wczoraj wieczorem musiało być, zabrałem za samotne takie granie delikatne chwilkę. I gra mi się podoba, ale jakoś nie kurwa, no nie zrzuciło mnie z fotela. Nie wciągnęło mnie, nie ma tego wow. Z kilku problemów, które w grze się pojawiły, jak to, że paliły karty tam graczom i tak dalej, że wymagania po prostu ramowe są posrane. Wszystkich uderzył jeden kluczowy brak opcji do tego, by móc grać z randomami w party. Proszę bardzo, i forum huczy. Huczy nad właśnie brakiem tej kurwa podstawowej opcji. D2 has game list to join other pogs. D3 has quick join option based on activity. D4 has zero looking for group tools at all. I couldn't find anything in the option screen, so either it's missing or they totally forgot to add one. Kurwa, proste pytanie. Dlaczego? Why? Jakim cudem takie coś mogło zostać pominięte? Kumpel mówi właśnie, ubolewa na tym. Ja mam w dupie, ja mogę sobie grać sam i klikać. Wczoraj ciężko mi było zaliczyć kurwa jednego bossa, więc mi pomógł kolega, na szczęście był online. No ale kurwa, jak on w ciągu dnia gra sam nas, nie mogę być w pracy.
logiczne, że chłopak się chciałby połączyć z kurwa z jakimiś randomami i progresować, a tu kurwa chuj, nie można. Gdzie jest ta logika? Jaki jest argument za tym logicznym kurwa brakiem tej podstawowej opcji? I tak człowieka zastanawia, czy Blizzard jest naprawdę taki kurwa głupi i przepuszcza takie ważne dla graczy opcje, czy po prostu robią to specjalnie, by nie wiem, graczy wkurwić lub potem może na przykład wprowadzić tą opcję płatną dla innych. Tak samo jak nie potrafię zrozumieć jebanej kolekcjonerki, sorry, ale po prostu tego gotuję. Zbieram te pudełka zasrane, uwielbiam te kolekcjonerki i tutaj w czwórce wychodzi gra osobno, a kolekcjonerka bez gry osobno. Nie wiem, czy dobrze sprawdziłem, ale link, który sprawdziłem ostatnio, był pre-order na tą kolekcjonerkę, która wygląda fajnie, bo jest artbook, jakieś tam świece i tak dalej, ale nie ma gry. Jaki kurwa byłby problem w dodaniu gry cyfrowej, kodu do pudełka i podbicia nawet ceny o 20 funtów, żeby kosztowała tyle, ile teraz kosztował Warcraft wydając w wersji kolekcjonerskiej? Nie rozumiem tego. Nie potrafię zakumać tych takich kurwa podstawowych głupich błędów, czy takich chamskich zagrań, czy po prostu Blizzard jest tak łasy na kasę, że zrobi wszystko, żeby, nie wiem, graczy wkurwić, ale zarobić, bo gracz będzie wkurwiony, ale miłośnik Blizzarda i taki zjeb jak ja kupi pudełko za jakiś czas, mimo że nie będzie gry, po to, żeby mieć do kolekcji, żeby mu niczego nie brakowało. Wkurwiamy takie letenie w chuja z graczami, no, no ale w takich żyjemy czasach, gdzie się wszystko rozpiętala na atomy i sprzedaje się osobno. Mnie to boli i z drugiej strony, już wcześniej kiedyś wspomniałem w innych filmach, jestem częścią problemu, bo mnie boli, ale kupię, bo będzie bardziej bolało to, że nie mam na półce pudełka i że będzie mi brakowało tego wszystkiego. Mimo, że nie będę tak napierdalał pewnie tego Diablo jak inni nałogowo, bo założę się, że zrobię sobie całą historię jedną postacią, potem zacznę grać z kumplami, robić dungeony i tak dalej. Jak zleci już cały pewnie content, to nie zacznę jakieś rajdowania, tylko po prostu oleję. Zaliczę jakieś tam pewnie jakieś tam średniej klasy armor, kilka dungeonów, zaliczę story, odłożę grę i wrzucę do innych. To takie moje przemyślenia na szybko odnośnie Diablo. Gra jest ładna. W moim prywatnym odczuciu gra jest ładnie zrobiona, grafika i tak dalej, no ale znowu zaczynamy w jakiejś rosyjskiej wiosce, znowu kurwa akcent rosyjski. What you thinking here, my hero? Are you willing to help me? Znowu zaczynamy w tych samych takich klimatach. Kurwa, no nic nowego tam się jakby nie pojawia. Pewnie później w grze pojawi się w dalszej części, pewnie będą lepsze krainy, bardziej różnorodne, ale jest ta sama kurwa nuda i te flaki z olejem. Ja jestem człowiekiem starym już, może zgrzybiałem i potrzebuję więcej kurwa stymulantów, czegoś świeżego, czegoś nowego. A to jest nowa szata graficzna, ale ciągle ten sam Diablo. Nic tam kurwa nowego nie ma. Nie ma tam żadnego kurwa wow. Jest tylko meee. Okej. I gramy. Jestem ciekaw, jakie są wasze opinie. Wśród moich znajomych widzę, że ludzie mają już powbijane konkretne levele. Już tam grind leci, farma i tak dalej. Kurwa, ja ciągle szukam czegoś, co mnie wyrwie z krzesła i mnie zatrzyma na dłużej. Aczkolwiek są marne szanse, jak w życiu nigdy żadne hobby nie zatrzymało mnie na dłużej, tak nie wiem, czy jakakolwiek gra zatrzyma mnie na dłużej. Poza Warcraftem, ale widzicie, nawet kurwa teraz w tym Warcrafcie też nie zostałem na dłużej. Nie skończyłem mainem moim, w tym dodatku całej storyline, wszystkich kampanii. Tylko tak się rzucam od gry do gry, tu spróbuję kawałeczek, tu spróbuję kawałeczek. I będzie raz, jest wiele was powie, no i chuj mi to obchodzi. Czemu tak kurwa mordzisz? Nie podoba ci, to nie graj. I macie rację. Ale chciałem powiedzieć, bo mnie boli, nie? To raz. A po drugie, ktoś kiedyś wymyślił, że jest wolność słowa. Nawet taki baran jak ja może się na ten temat wypowiedzieć. Podsumowując. Według wszystkich gra jest fajna, super, ekstra, cool, ma wysokie noty. A według mnie to jest... Zapłaciliśmy kasę za lepszą troszkę grafikę tego samego Diablo w tym samym pomysłem, w tym samym klimacie, co poprzedni. Więc się wylogowuję i idę sobie zrobić kliki, czekając na wieczór, kiedy będę mógł popływać sobie w Sea of Thieves, bo się kończy sezon i trzeba wbić setny level. Pozdro! Trzymaj ta się, graj ta, ciesz ta się giereczką i co? I groove.